Witam Państwa bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 5 transferów, które moim zdaniem w przyszłości będą mieć miejsce. Na sam początek chciałbym prosić Was o zostawianie łapki w górę oraz subskrypcji. To pozwoli nam na szybsze rozwijanie tego kanału oraz lepsze pozycjonowanie na YouTubie. Miejsce 5. Robert Lewandowski w MLS. Rok temu na pytanie dziennikarza TVP, czy widziałby się w tamtejszej lidze, Robert odpowiedział: nie mówię, nie. Nieoficjalnie mówi się, że to właśnie w Stanach Zjednoczonych RL9 planuje przejść na piłkarską emeryturę. Wielu piłkarzy właśnie w amerykańskich rozgrywkach postanawia spędzić ostatnie lata swojej kariery ze względu na bardzo dobre zarobki i bardzo fajny kraj do życia. Jeśli taki transfer doszedłby do skutku, to wydaje mi się, że to dopiero za kilka sezonów. Obecnie Lewy jest czołowym napastnikiem świata i przed nim jeszcze kilka lat grania na najwyższym poziomie. Jeden z klubów MLS zapewne wtedy przygotuje gigantyczną ofertę. Być może będzie to Chicago Fire. Wiadomo, że mieszka tam około miliona Polaków i z pewnością ten transfer spowodowałby niesamowite zainteresowanie futbolem przez tamtejszą Polonię. Miejsce 4. Paul Pogba w Juventusie, Turyn, Realu Madryt albo Barcelonie. Od jakiegoś czasu w świecie piłki krążą informacje o tym, że Francuz chętnie opuściłby drużynę Czerwonych Diabłów. Najbardziej prawdopodobnym kierunkiem wydaje się być Real Madryt, Barcelona oraz Juventus Turyn. Warto przypomnieć, że Pogba reprezentował już barwy starej damy w latach 2012-2016. Dobrą grą zapracował właśnie tam na transfer do Manchester United. Ówcześnie była to najdroższa transakcja w historii futbolu. Francuz kosztował United 105 milionów euro. Wydaje mi się, że ani Paul nie spełnił pokładanych w nim nadziei w Manchesterze United, ani Manchester United nie spełnił oczekiwań Pogby. Dlatego jego odejście wydaje się być bardzo prawdopodobne, zwłaszcza że kontrakt 28-latka obowiązuje do końca czerwca 2021 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy, więc jest to ostatnia chwila, aby Czerwone Diabły odzyskały coś z kwoty 105 milionów euro, które wydały na Francuza. Miejsce 3. Memphis Depay w Barcelonie. Latem tego roku Barcelonę opuścił Luis Suarez. Snajper przeniósł się do Atletico Madryt. Blaugrana pilnie potrzebowała napastnika i wydawało się, że Depay zasili ekipę Ronalda Koemana już w letnim okienku transferowym. Zwłaszcza, że Koeman współpracował już z piłkarzem w reprezentacji Holandii i bardzo nalegał na ten transfer. Transakcja jednak nie doszła do skutku. Memphis nie krył rozczarowania. Wydaje mi się jednak, że kluby doszły do porozumienia i przenosiny do drużyny Dumy Katalonii mogą zostać ogłoszone już w zimowym okienku transferowym, zwłaszcza że obie strony chcą ze sobą współpracować. Miejsce 2. Neymar w Barcelonie albo Realu Madryt. Od kiedy Neymar przeniósł się z FC Barcelony do Paris Saint-Germain w 2017 roku, od tego czasu krążą spekulacje odnośnie odejścia piłkarza ze stolicy Francji. Początkowo o Brazylijczyka pytał Real Madryt, później pojawiły się informacje, że Barcelona jest równie zainteresowana powrotem syna marnotrawnego do domu. Podobno Neymar wyraża chęć powrotu do stolicy Katalonii i jak sam wspomina, nie do końca jest szczęśliwy w PSG. Nie wykluczałbym jednak transferu do ekipy królewskich, aczkolwiek intuicja podpowiada mi, że prędzej czy później 28-latek wróci do Blaugrany. Wiem, że jego transfer popiera, jak i neguje, tyle samo osób. A wy jak myślicie? Neymar wróci na Camp Nou? Chcielibyście tego powrotu, czy uważacie, że zobaczymy go w koszulce Galacticos? A może zostanie w ekipie Tomasa Tuchela? Piszcie, co wy sądzicie w komentarzach. Miejsce 1. Kylian Mbappé w Realu Madryt. Odkąd Francuz jako nastolatek robił furorę w zespole AS Monaco, od tego czasu krążyły głosy, że jego drogi kiedyś skrzyżują się z Realem Madryt. Sam Mbappé wielokrotnie powtarzał, że darzy sympatią ekipę z Santiago Bernabeu. Wielu uważa, że jego przejście do PSG to tylko przystanek w drodze do ekipy królewskich. 21-latek jest obecnie najdrożej wycenianym piłkarzem na świecie. Jego wartość to 180 milionów euro. To też powoduje, że Florentino Perez musi przygotować kilka worków pieniędzy, jeżeli chce mieć u siebie jednego z najlepszych skrzydłowych na świecie. Czy ten transfer jest realny? Są na to wielkie szanse. I tym oto sposobem dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego odcinka. Jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, piszcie w komentarzach, o czym chcecie kolejne odcinki, a tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia.